dach, pustka w domu. Nie pomoże nikt nikomu. Ślady twoje śnieg zapruszył, żal się w śniegu zawieruszył. Trzeba teraz w śnieg uwierzyć i tym śniegiem się ośnieżyć. I ocienić się tym cieniem i pomilczeć tym milczeniem. Tym oto niezwykle pasującym do dzisiejszej sprawy fragmentem wiersza Bolesława Leśmiana pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszy odcinek. Sprawa ta, podobnie jak poprzednia, również dotyczyć będzie zaginięcia. W tym jednak przypadku sytuacja w niej opisana jest o tyle bardziej tajemnicza, że całokształt wygląda tak, jakby sam zaginiony podjął decyzję o swojej ucieczce. Czy jednak rzeczywiście tak naprawdę było? Mowa o niezwykle uzdolnionym plastycznie uczniu, 18-letnim wtedy Tomaszu Deseckim. Dziś miałby 37 lat, bowiem do zaginięcia doszło 15 stycznia 2002 roku. Co mogło skłonić Tomka do opuszczenia domu i czy rzeczywiście zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli? Tomasz urodził się 6 października 1983 roku. Wraz z rodzicami i czworgiem braci mieszkał w niewielkiej miejscowości Rabinowo, niedaleko Włocławka. Wieś sąsiaduje z równie charakterystycznym Żydowem. Tam ojciec chłopaka pracował w PGR. Jego matka nie pracowała zawodowo, zajmowała się dziećmi i domem. To właśnie dzięki niej w domu Tomka zawsze panowała ciepła, rodzinna atmosfera, w której każde z dzieci czuło się kochane i szczęśliwe. Mimo że bracia spędzali razem dużo czasu na zabawie, przykładali się również do nauki. Z charakteru Tomek był zamkniętym w sobie, skrytym samotnikiem, patrzącym na świat z dużo szerszej niż jego rówieśnicy perspektywy. Wyróżniał się olbrzymią empatią i umiejętnością analizowania ludzkich emocji. Był również bardzo skromny. Nie przywiązywał wielkiej uwagi do dóbr materialnych, a same pieniądze nie miały dla niego wielkiego znaczenia. Źle czuł się z tym, że rodzice płacą za jego szkołę. Nie chciał obarczyć ich kosztami. Tomek miał swój świat i duszę artysty. Już od najmłodszych lat dało się zauważyć u niego spory talent plastyczny. Chętnie poświęcał wolny czas na rysowanie i malowanie. Już będąc w przedszkolu zdołał narysować tak realistyczne truskawki, że jedna z nauczycielek przyznała, że miała ochotę je zjeść. W marcu 2001 roku Tomkowi udało się zdobyć również nagrodę oraz stypendium artystyczne ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 4200 zł. W tamtych czasach była to kwota znacznie większa niż dziś. Pomimo tejże sumy Tomek postanowił wydać tylko jej część, kupując garnitur na studniówkę, na którą został zaproszony przez koleżankę i opłacając czesne w jego szkole. Prace Tomka cieszyły się swego czasu dużym zainteresowaniem. Do dziś można je znaleźć w kościołach i innych placówkach. Jedna z prac znajduje się w budynku szkoły podstawowej w Paniewie, do której uczęszczał. Na obrazie znajduje się portret patrona placówki, Franciszka Becińskiego, lokalnego poety i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, później również członka Armii Krajowej. Pozostała część prac Tomka do dziś znajduje się w jego rodzinnym domu. Poza talentem plastycznym warto zwrócić uwagę również na strefę duchową. Tomek był osobą bardzo wrażliwą na wszelkie przeżycia duchowe. Myślał o wstąpieniu do zakonu i pomaganiu biednym. Chciał niczym Jezus nauczać ludzi i pomagać im za darmo. Między innymi dlatego też nie brał opcji zostania księdzem pod uwagę. Każdego dnia czytał Pismo Święte i regularnie chodził na msze. Jego zainteresowania w strefie duchowej na tym się jednak nie kończyły. Interesował się on również tematem eksterioryzacji. Jest to zjawisko polegające na wyjściu duszy poza ciało. Miał on nawet poświęconą temu zagadnieniu książkę pod tytułem Podróże astralne, w którą zaczytywał się godzinami. Wierzył, że zjawisko to jest możliwe, jednak wymaga wielu godzin nauki. Poza tym chętnie oddawał się również medytacji. Mimo że na co dzień był raczej typem samotnika, to miał również bardzo bliską przyjaciółkę, z którą chętnie wymieniał się poglądami na różne tematy. Między innymi tematy religijne czy filozoficzne. Była to jego kuzynka, Agnieszka. W życiu rodziny Deseckich wydarzyła się też pewna pamiętna sytuacja. Tomek w trakcie rozmowy ze swoją mamą nagle zwrócił się do niej z nietypowym pytaniem. Zapytał, co powiedziałaby na to, gdyby miał zostać zakonnikiem. Zdziwiona pytaniem kobieta zapytała, czy może zamiast tego nie wolałby zostać księdzem. Ten jednak odpowiedział, że nie. Jakiś czas później Tomek wybrał się do proboszcza parafii, w której przyjmował sakrament chrztu i poprosił o wystawienie zaświadczenia o chrzcie. Nie wiadomo jednak, do czego akt ten mógł być mu potrzebny. Być może już wtedy planował wstąpienie do zakonu. Okazało się także, że Tomek poświęcał sporą uwagę lekcjom religii. Poznał na nich prowadzącego katechezę ojca Zbigniewa, zakonnika franciszkanina.
Posiadał on sporą wiedzę teologiczną, z którą chętnie dzielił się z innymi. Chcący dowiedzieć się o duchowości jak najwięcej, Tomek postanowił odwiedzić go w zakonie. Tam godzinami rozmawiali o duchowości i z czasem nawet zaprzyjaźnili się ze sobą. To właśnie tam powstało jedno z najbardziej znanych zdjęć Tomka, to w habicie. Postanowił on zdobyć swój własny habit, służący mu za szatę do medytacji. Często zakładał go również, kiedy miał się zamiar pomodlić. Cechą charakterystyczną habitu Tomka był wyhaftowany na przodzie symbol trójkąta wpisanego w okrąg. W czerwcu 2001 roku w szkole Tomka zorganizowano wycieczkę na plener malarski nad morze do Unieścia, dzielnicy Mielna. Wraz z kolegami i koleżankami z klasy spędził tam kilka dni na malowaniu i ćwiczeniu różnych technik malarskich. Uwielbiał spędzać czas na szlifowaniu swoich umiejętności, a nadmorski klimat służył mu o wiele lepiej niż pobyt w szkole. Był więc z wycieczki bardzo zadowolony. Po powrocie z wakacji rozpoczął czwartą klasę liceum. Mimo że dalej bez zmian oceny miał bardzo dobre, to zaczął się jednak zmieniać. Stał się jeszcze bardziej wycofany niż wcześniej. We wrześniu nad ranem wyszedł z domu i udał się na przystanek. Wsiadł do autobusu i jak co dzień pojechał do oddalonego 30 km Włocławka. Z tą jednak różnicą, że po wyjściu z autobusu postanowił udać się nie do szkoły, lecz na Wagary, do odwiedzonego już wcześniej na wycieczce Unieścia. Nasuwa się więc pytanie. Czy Tomek udał się tam, żeby móc poczuć wakacyjny klimat raz jeszcze? A może poznał kogoś na wycieczce i chciał się z tą osobą ponownie spotkać? Kiedy tego samego dnia do rodziców dociera informacja, że ich syn nie dotarł do szkoły, zaczęli obawiać się o życie Tomka. Wtem niespodziewanie późnym wieczorem zadzwonił do nich krewny mieszkający w Koszalinie. Powiedział, że chłopak wpadł do niego w odwiedziny. Nie wiadomo jednak, jaki Tomek miał w tym cel. Po odebraniu chłopaka od krewnego zaczęli wypytywać syna o niespodziewany wyjazd. Ten jednak wściekał się na sam dźwięk pytań i nie chciał powiedzieć prawdy. Chcąc najpewniej zmylić rodziców i uwolnić się od natarczywych pytań, opowiedział dziwnie brzmiącą historię o jego porwaniu z dworca we Włocławku, a także o udanej ucieczce z rąk porywaczy. Nikt z obecnych jednak nie dał temu wiary. Rodzice Tomka postanowili porozmawiać o tajemniczym zachowaniu z dyrektorem szkoły. Byli zaskoczeni, że ich wzorowy i bezproblemowy syn udał się nagle na Wagary. Być może mógł stać za tym jakiś powód. Poinformowali dyrektora o ich planie umówienia wizyty z psychologiem, jednak dyrektor stanowczo im to odradził. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Być może gdyby wtedy zaczerpnięto pomocy psychologa lub psychiatry, to do późniejszego zaginięcia nigdy by nie doszło. Tej decyzji żałuję do dziś. 14 stycznia 2002 roku zima trwała w najlepsze. Temperatura spadła do minus 15 stopni. Rodzina Tomka wieczór spędziła grając razem w karty. Był to ich częsty sposób na wspólne spędzanie czasu, świetnie się przy tym bawiąc. Grali tak do późnych godzin wieczornych, a gdy Tomek wraz z braćmi położyli się spać, mama Tomka postanowiła jeszcze zajrzeć do pokoju swoich synów. Wszyscy już spali, poza Tomkiem, który leżał z otwartymi oczami. Spojrzał on wtedy przeciągle, dziwnym wzrokiem na swoją mamę i nie odezwał się przy tym ani słowem. Już wtedy jego zachowanie wydawało się bardzo dziwne. Następnego dnia wszyscy domownicy zaspali, obudził ich jednak potworny chłód, który wydobywał się przez otwarte drzwi frontowe. Nie wiadomo jednak kto i dlaczego je otwarł. Po pewnym czasie rodzina zauważyła, że wśród nich brakuje Tomka. Pierwsza ich myśl była taka, że być może wyszedł wcześniej do szkoły. To tłumaczyłoby otwarte drzwi. W końcu mógł ich nie domknąć przy zamykaniu. O dziwo jednak jego plecak, książki i kurtka zostały w domu. To raczej wykluczało podejrzenia o jego wcześniejsze wyjście do szkoły. Zaniepokojona rodzina postanowiła sprawdzić jego pokój. Zastali tam dość dziwny widok. Mianowicie na stole stała zapalona biała świeca, a w kątach pokoju rozsypana była sól. Jak się okazało, według wierzeń chińskich, sól ma za zadanie pochłonięcie złej energii, a także ochrona i oczyszczenie osoby, która z niej korzysta. Nie wiadomo jednak, w jakim celu Tomek miałby odprawić taki rytuał oczyszczenia. Po pewnym czasie rodzina zauważyła też, że w domu brakuje kilku ubrań. Były to letnie spodnie taty Tomka, biały golf, adidasy i ciemna kurtka jeansowa. W łazience znaleziono również ślady jasnej farby do włosów, a przed domem brudny talerz, grzebień i ścierka, które również zawierały po niej ślady. Najprawdopodobniej więc Tomek użył tej farby w celu przefarbowania swoich włosów, aby zmienić wizerunek. Wygląda więc na to, że bardzo zależało mu na tym, aby nikt nie poznał jego prawdziwej tożsamości po ucieczce z domu. Dodatkowo poza wspomnianymi brudnymi od farby rzeczami znaleziono też gazety i czasopisma. Wszystkie dotyczyły życia duchowego oraz świętych katolickich. Bardzo więc możliwe, że do tego dnia Tomek rzeczywiście postanowił udać się do zakonu i porzucić swoje dawne życie.
Dlaczego jednak nie powiedział o tym swojej rodzinie i nie pożegnał się z nimi? Być może domyślał się, że będą chcieli go odwieźć od tego planu. Około godziny 5 rano Tomka widział jego sąsiad, który jechał tego dnia do pracy. Wsiedli razem do autobusu, jednak sąsiad nie zauważył, kiedy Tomek z niego wysiadł, ponieważ usnął w trakcie jazdy. Jak sam później przyznał, nigdy mu się to wcześniej nie zdarzyło. Powiedział, że miał wrażenie, jakby przyczynił się do tego wzrok Tomasza. Czuł się jak zahipnotyzowany. Podobne podejrzenia co do hipnozy miała również mama Tomka, która w dniu jego zaginięcia zaspała wraz z pozostałymi członkami jego rodziny. Wcześniej nigdy im się to nie zdarzyło. Tym bardziej, że to był dzień roboczy i każdy z nich musiał udać się do pracy czy szkoły. Ostatnią osobą, która widziała Tomasza, była jego koleżanka z klasy. Spotkała go na dworcu we Włocławku, jednak nie podeszła do niego i nie zagadała. Jej również zachowanie, a także wygląd Tomka wydał się w tamtym dniu bardzo dziwny. W tym miejscu urywają się wszelkie ślady po Tomku. Nie wiadomo gdzie i w jakim celu mógł się udać. Nie miał przy sobie ubrań na zmianę ani żadnego dokumentu tożsamości. Wiadomo jedynie, że zabrał ze sobą niewielką kwotę pieniędzy. Rodzina Tomka zgłosiła jego zaginięcie. Postanowiono popytać o niego wśród jego znajomych, jednak nikt nic nie wiedział. Gdy w dniu zaginięcia do rodziny Deseckich przyszła ciotka Tomka, z którą żył w bardzo dobrych relacjach, na wieść o zaginięciu chłopaka powiedziała jakby sama do siebie: to on to zrobił? Pytanie, co zrobił? Czy ciocia Tomka mogła wiedzieć więcej na temat jego zaginięcia? Gdy rodzina zaczęła dopytywać ją, co miała na myśl, to ta odpowiedziała, że chodziło jej o przefarbowanie włosów. Jednak rodzina przypuszczała, że może wiedzieć więcej niż mówi. Możliwe, że Tomek zwierzył się jej w zaufaniu ze swoich planów i prosił o dochowanie tajemnicy. Jeżeli rzeczywiście tak było, to dlaczego nawet w obliczu zaginięcia chłopaka, chociażby z samej litości dla zrozpaczonej rodziny, nie była w stanie uchylić rąbka tajemnicy? Niedługo potem w mediach pojawił się opis zaginionego chłopaka. 15 stycznia 2002 roku zaginął 18-letni Tomasz Desecki. Ostatnie miejsce pobytu: Rabinowo, Włocławek. Ma 1,80 m wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. Jest szczupły. Osoby, które go widziały, proszone są o przekazanie informacji policji lub rodzinie. Mimo poszukiwań nikt jednak Tomka nie widział. Poza znajomymi postanowiono także przesłuchać katechetę, z którym spędzał dużo czasu. Wierzono, że Tomek mógł udać się do zakonu, jednak katecheta temu stanowczo zaprzeczył. Powiedział, że Tomek nie był tym zainteresowany. Pomimo zapewnień katechety postanowiono zwrócić się z zapytaniem o zaginionego bezpośrednio do zakonów franciszkańskich w Polsce. Tylko dwa z nich odpowiedziały na wiadomość, pisząc, że nie mogą udzielić informacji z uwagi na obowiązujące w Polsce prawo RODO. Postanowiono zweryfikować też informacje odnośnie wymagań klasztorów wobec potencjalnych kandydatów. Przeprowadzono więc rozmowę z jednym z franciszkanów, ojcem Andrzejem Kaliściakiem. Nie ma takiej możliwości, aby osoba, która nie posiadała żadnego dokumentu tożsamości, wstąpiła do zakonu. Od kandydata wymagana jest nieposzlakowana opinia. Przede wszystkim należy przedstawić akt chrztu oraz zaświadczenie o stanie wolnym. Ponadto taka osoba musi się wylegitymować. Przeszkodą, co prawda, nie jest to, że młody człowiek nie posiada matury, ale wówczas może zostać tylko bratem zakonnym. Nie może natomiast zostać ojcem zakonnym, czyli otrzymać święceń kapłańskich. Jeśli zatem nie do zakonu, to gdzie mógł się udać Tomek? Rodzina twierdzi, że Tomek może żyć jako pustelnik. Bardzo chciał się realizować artystycznie, ale na swoich zasadach. Ponad wszystko cenił sobie wolność. Na krótko przed swoim zaginięciem Tomasz przemalował swój autoportret. Według jego brata, Adama, zmiana sprawiła, że jego zaginiony brat wyglądał na nim na dużo smutniejszego niż wcześniej. Obciął włosy, dlatego i portretowy Tomek zyskał nową fryzurę. Na obrazie Tomek wyglądał łudząco podobno do Maxa Evansa, jednego z głównych bohaterów serialu Roswell w Kręgu Tajemnic, którego Tomek był fanem. Możliwe więc, że chciał się do niego upodobnić. Gdy Tomek zaginął, jego brat Adam miał 10 lat. Mimo upływu wielu lat, mężczyzna wciąż próbuje odnaleźć swojego zaginionego brata. Zarówno on, jak i rodzina zaginionego wciąż mają nadzieję, że Tomek żyje. Bardzo chcieliby jednak, aby ten się do nich odezwał i dał im znać, że u niego wszystko w porządku. Adam napisał też do Tomka list, a oto jego fragment. Kochany braciszku, gdy widziałem cię ostatni raz, miałem 10 lat. Mimo to pamiętam cię doskonale. Pamiętam, jak latem lepiłeś dla nas zamki z piasku, a zimą zawsze chodziłeś z nami na sanki. Dziś jestem już domorosłym mężczyzną.
Założyłem rodzinę, ale w głębi serca jestem wciąż twoim młodszym braciszkiem, który czeka na twój powrót. Nadal czekam i wierzę, że wrócisz. Nie tylko do mnie, ale do całej rodziny, przyjaciół, którzy bardzo odczuli twoje odejście. Każdego roku w dzień, w którym odszedłeś, pojawia się to samo uczucie. Strach, obawa, bezsilność, a zarazem nadzieja, że to tylko na chwilę i zaraz wrócisz. Wiesz, czego sobie życzymy co roku w Wigilię? Abyś do nas wrócił. Nic nie jest ważniejsze od tego. Nie chcemy nic zmieniać w twoim życiu czy planach. My po prostu chcemy wiedzieć, że tam, gdzie jesteś, nie dzieje ci się żadna krzywda i że jesteś po prostu spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. I wiesz co? Jest też ktoś, kto bardzo chciałby cię poznać. Masz dwie bratanice i czterech bratanków. Znają cię tylko ze zdjęć i naszych opowieści. Chciałbyś ich poznać? Bo oni ciebie bardzo. Tomeczku, jeśli to czytasz, to wiedz, że bardzo na ciebie czekamy i mamy nadzieję, że ten ból rozłąki wreszcie się skończy i wkrótce zasiądziemy razem przy wigilijnym stole. Czekamy na ciebie. I tą przykrą, lecz pełną nadziei wiadomością pozostaje mi zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że sprawa zaginięcia Tomka znajdzie rozwiązanie, a jego rodzina odnajdzie spokój, mogąc ujrzeć swojego zaginionego krewnego całego i zdrowego. Jeżeli wiesz, gdzie mógłby przebywać Tomek lub widziałeś go w dniu zaginięcia, skontaktuj się proszę z policją lub rodziną zaginionego. Link do strony na Facebooku, poprzez którą możesz skontaktować się z rodziną Tomka, podaję w opisie. Napiszcie też w komentarzach, co waszym zdaniem mogło się stać z Tomkiem. Być może padnie jakiś pomysł, który mógłby przyczynić się do postępu w sprawie. Co prawda nie robiłem tego we wcześniejszych odcinkach, ale pozwolę sobie też przedstawić swoje osobiste podejrzenia. Pierwsze, co naszło mi na myśl po zapoznaniu się z tą sprawą, to to, że do zaginięcia chłopaka mógł przyczynić się ktoś, kogo poznał w Unieściu podczas wycieczki szkolnej. Tomek był bardzo młodym i inteligentnym, żądnym wiedzy człowiekiem. Mógł poznać tam osobę, która po zapoznaniu się z jego zainteresowaniami i planami mogła obiecać mu pomoc w rozpoczęciu nowego życia. Na przykład poprzez pomoc w robieniu fałszywych dokumentów, dostaniu się do jednego z klasztorów, czy wyemigrowaniu do jednego z takich krajów jak na przykład Niemcy, Szwecja, Dania czy Norwegia. Może warto byłoby więc porozmawiać ze znajomymi chłopaka, którzy byli obecni na tejże wycieczce i popytać o taką osobę. Być może widzieli, Tomek mógł kontaktować się z kimś spoza grupy. Drugą kwestią, jaka zwróciła moją uwagę, była właśnie ta nietypowa reakcja cioci Tomka. Oczywiście nie chcę i nie mam zamiaru nikogo w żaden sposób o nic oskarżać, ale to nietypowe pytanie, jakie zadała w tamtym momencie sama do siebie na wieść o jego zaginięciu, czy on to naprawdę zrobił, mogło sugerować, że rzeczywiście kobieta mogła wiedzieć więcej niż powiedziała. Po trzecie, szczerze mówiąc, ciężko mi uwierzyć, że przez tyle lat chłopak mógłby się nie odezwać do rodziny. Zakładam więc, że nie był w stanie nawiązać kontaktu. Mógł więc zostać uwięziony lub zabity. Ewentualnie mógł doznać jakiejś długotrwałej amnezji i nie być świadom swojej prawdziwej osobowości. Mam jednak olbrzymią nadzieję, że tak się nie stało i Tomek odnajdzie się cały i zdrowy. Na dziś z mojej strony to by było na tyle. Bardzo dziękuję, słuchaczu, za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystałem przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam cię również do obserwowania podcastu na Spotify i zasubskrybowania kanału na YouTube. Z racji tego, że podcast istnieje od niedawna, wciąż jest mało znany, więc wszelka pomoc przy jego promowaniu, na przykład chociażby w formie subów czy udostępnień, będzie dla mnie bardzo znacząca. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!